Bartosz Urbański, ze mną zwycięski dzisiaj Paweł Klimas, witam Ciebie. Witam serdecznie. Paweł, bardzo szybka walka, znów nie dałeś złudzeń i ubiłeś swojego przeciwnika, podobnie jak było to na ostatnim browarze. Jak to jest, że tak szybko błyskawicznie się rozprawiasz ze swoimi rywalami? 100% musi głowa pracować. Wszystko obmyślone jest w głowie, głowa nie pracuje, ciało nie pracuje, tak? Wszystko było przemyślane, tak miało się skończyć, tak się skończyło i cieszę się, że plan się udał. Karol Mikielski wskoczył w zastępstwo za Alana Kwiecińskiego, który jest już znany z różnych tam organizacji, dobry też mocny zawodnik. No i co, jak ocenisz jego występ dzisiaj i czy postawił jakieś warunki tobie? Nie no, jeśli chłopak wziął 10 dni przed walką, walkę, przed galą, moim zdaniem postawił poprzeczkę, tak? Ćwiczył, był w gazie, bardzo fajny chłopak, czułem spięcie, czułem wyzwanie, no ale ja miałem pewien okres przygotowań, to też liczy, tak? I się udało. Druga walka zawodowa, drugie zwycięstwo, można powiedzieć, że się rozpędzasz, stajesz się takim mocnym graczem tutaj tej federacji. Jakie plany teraz na przyszłość? No bo tutaj, tak jak wspomniałem, zaczyna być ciekawie. No na pewno nie stajemy, ciągle idziemy. Ciągle idziemy do przodu. Mam nadzieję, że jak nie na tej gali, to jeszcze inna się znajdzie. Chcemy zmierzyć jak najwyżej. Jak najwyżej iść po lepszych federacjach i dążyć do tego, co najlepiej KSW, tak? Kiedyś, w przyszłości. No, do tego się dąży. Każdy chyba o tym marzy. Potem jeszcze wiadomo, są też marzenia międzynarodowe. Są zawodnicy, którzy z KSW, tak jak Mateusz Gamrot, ostatnio zakontraktowany w UFC, dokładnie. Słuchaj, powiedz mi, jak przygotowania przebiegły do tej walki? Czy wszystko było tak, jak powinno być? Jak obóz przygotowawczy? Wiemy, że był okres też pandemii jakiś czas temu, w sumie cały czas jest. Jak u Ciebie właśnie to wyglądało z treningami? Nawet okres w pandemii, było ciągle ćwiczone, był trening. Serdecznie pozdrawiam Piotra Kułaka, mego trenera od wychowania fizycznego. I dzięki niemu tak naprawdę on mnie przygotowywał. W czasie pandemii robiłem treningi takie pod niego, tak jak on mi wypisywał w trakcie przygotowań również. Okres przygotowawczy był naprawdę ciężki, mocny. Wiedziałem, że idę po swoje, wiedziałem co robię i wiedziałem, że wygram. Czyli co, cały czas w Ełku, tak? Tak, cały czas w Ełku. Raz byliśmy właśnie tutaj gościnnie w Suwałkach, gdzie miałem przyjemność z Karolem sparować. Właśnie jeszcze nie wiedziałem, że to będzie mój zawodnik, przeciwnik. No i jakoś tak się akurat stoczyło, że tydzień później, dwa, on się zgodził na walkę i wystąpiliśmy razem. No dobra, no to co, dzięki za wywiad i życzę Tobie kolejnych walk, kolejnych świętych zwycięstw, może w końcu jakiejś dłuższej walki, gdzie pokażesz może trochę więcej, no bo tutaj za dużo nie naoglądaliśmy się Ciebie w klatce. No ja najchętniej bym kończył wszystkie w pierwszej rundzie oczywiście, tak? To chyba marzenie każdego zawodnika. Tak, tak. Dobra, no to co, życzymy Tobie powodzenia, dzięki. Dziękuję.